Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest piąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Tom Clancy Splinter Cell. Moi drodzy, ogarnąłem sobie poza nagraniem, gdzie właściwie mamy ruszać i już wiem, gdzie właśnie trzeba iść. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy, mianowicie musimy wskoczyć tutaj. O właśnie, sam się wespnie po tych... nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc, nie za fachowego słowa na to. Wspinamy się tutaj i tu będziemy, moi drodzy, mieli wczytywanko z tego co pamiętam, no właśnie. Oj, tu jest problem, że tutaj właśnie jedzie winda, moi drodzy. Jak się domyślacie, w windzie zapewne ktoś będzie, więc teraz musimy się jak najszybciej skitrać tutaj, bo tu jest ciemno, więc tu nas nikt nie zauważy. Dobra, i coś tu było napisane, jakieś użycie wytrych termiczny. Okej. I teraz tak, jaki mamy cel w ogóle? Znajdź dostęp do osobistego komputera Nikoladzego w jego biurze, dobra. Okej, ja bym sobie teraz, moi drodzy, wyjął może przewód optyczny i zobaczył, co jest za drzwiami. Kurde, dwóch wojskowych aż, to jest problem. Może spróbujmy teraz wyjść. Okej. Czemu nie działa? O, działa, dobra. Okej, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy ja to przerobię, bo... Teraz to jest pytanie właśnie, gdzie Nikoladze ma właściwie swoje biuro, nie? Nie wiem, czy ja nie powinienem przypadkiem iść tam, gdzie ci żołnierze poszli, no ale miejmy nadzieję, że nie. Zresztą nie, nie wydaje mi się. Raczej, tak, szło się tędy. Dobra, bo ten etap, pamiętam ten etap doskonale. Fuck, fuck, fuck! Wow, wow. O, shit. Jak to zaraz zrobić z tą kamerą? Teraz nie. Ej, what? Nie żartujcie sobie nawet. Dobra, wczytajmy to. A nie, ja tutaj... Kurde, czekajcie, autozapis wczytajmy w takim razie. Dobra. Sorry za tego fejla. Okej, czyli w takim razie... No dobra, ale my musimy ewidentnie jechać tą windą. No raczej nie wiem. No, tu na pewno nic nie ma. Nawet przejść nie mogę. Okej, kitrajmy się szybko. Weźmy sobie ten wytrych termiczny. Ło! No styk. Dobra, ja sobie jeszcze wyjmę teraz ten przewód optyczny. Bo musimy poczekać, aż tamci dwaj właśnie pójdą tam, bo oni po prostu sobie tam będą przechodzić przez tamte drzwi. Dobra, chyba mogę już ruszać. Zapiszmy na wszelki wypadek. A okej, okay. No i super. Dobra, my lecimy na górę. Halo, na górę powiedziałem! Co jest? Więc ta winda czasami. Dobra. Okej, ale jak, kurde, jak z tą kamerą sobie poradzić? To jest dobre pytanie. Dobra, no zaraz zobaczymy. Na razie pojedźmy na górę. Chociaż pewnie wcale nie jedziemy do góry. Nie, pewnie ta winda, w starych grach tak zawsze było, że winda działała tak, że nie tyle jechaliśmy do góry, ale staliśmy w miejscu i wczytywał nam się kolejny obszar. Zawsze był taki trik ze strony twórców. Dobra, spróbujemy po prostu nie niszczyć tej kamery. Pytanie, co jest tutaj? A, czy to jest to biuro Nikoladzego? O kurde, tam kogoś widziałem. Niedobrze. Dobra, miejmy nadzieję, że kamera mnie nie zauważy. O, shit! No to dupa. Kurcze, dobra. To w takim razie jak najszybciej musimy otworzyć te drzwi. Dawaj, sam szybciej, szybciej. Kurde, otwieraj to! Zaraz ten wojskowy nam tu wyjdzie, będzie przypał życia. Szybciej, 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 szybciej! Dobra, okej, jesteśmy bezpieczni, ja pierniczę. O kurde, o kurde. Dobra, ale spokojnie, już jest w porządku. Dobra, możemy sobie tego komputera. I teraz tak, myślę, że tu możemy sobie spokojnie zrobić zapis. Myślę, że tu nam nic nie grozi. I teraz my musimy się dostać do góry. Pamiętam, trzeba było przejść właśnie tamtym. Kurde. Zawsze był problem, żeby tu wskoczyć. Cholercia, no właśnie. Kurde, sam, możesz tu skoczyć po ludzku, jak cię proszę? Halo? O, mamy to, dobra. Tylko teraz też pytanie, czy ja w dobrą stronę poszedłem? No oczywiście, że w złą. Mogę użyć mikrofonu tutaj? Ja nic ciekawego nie mówią. No jak somebody is coming? No nie, co ty, Andrzej? Nikt nie idzie.
Dobra. Okej, spadajmy stąd szybko. Jak mnie tu zaraz wykryją, będzie przypał. O kurczę. Pytanie, czy ja tu mogę zeskoczyć bez konsekwencji. Dobra, spróbujmy. Kamera, kamera, kamera. Jak to zrobić teraz? Czekajcie. No come on! Ile musiałem wystrzelać naboi to no. Dobra. Okej, spróbujemy te... No właśnie, one były zamknięte. A co jest w ogóle po drugiej stronie tego? A drzwi są zepsute? Aha, czyli i tak tędy nie pójdę. No dobra. Okej, dobrze. Kurczę, z drugiej strony mogłem to światło rozwalić, kamera by też mnie nie wykryła. Tamto nie mam pojęcia co jest. Zobaczmy może co jest za tymi drzwiami. Spinaczka jakaś do góry? Kurczę, szczerze mówiąc nie pamiętam gdzie trzeba było iść dokładnie, powiem wam. Amunicja do pistoletu, to się na pewno przyda. Ale myślę, że mimo wszystko, zróbmy sobie zapis tutaj. I myślę, że mimo wszystko warto pójść też tam dalej zobaczyć co jest. Bo naprawdę nie pamiętam co tu trzeba było dokładnie ogarnąć. Tędy nie przejdę. Właśnie tu jest też jakiś korytarz. O kurde, aha, to jest takie pomieszczenie dla nich po prostu. Takie do chilloutu. Dobra, to tam nie idziemy na pewno. Tam na pewno nie trzeba iść. Nie sądzę, żeby gra mi kazałaś tam, gdzie jest czterech żołnierzy, to raczej mało prawdopodobne. Dobra, w takim razie nie pozostaje nam nic innego jak... czekajcie, nie te drzwi, sorry. W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak udać się tędy po prostu. Dobra. I zobaczymy, gdzie nas to właściwie zaprowadzi. Otwórz mi tę klapę sam. Okej. Okay. Kurde, oni mogą z tych okien zauważyć. Dobra. A gdzie ja muszę się udać teraz? To jest dobre pytanie. Ja bym obstawiał, że muszę wskoczyć na to. Cholera, tylko co dalej? A, tam możemy po linie zjechać. Widzę, widzę. Dobra, ja muszę sobie walnę zapis. Teraz pytanie, czy ktoś mnie zauważy tutaj. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem biuro Nicoladzego. O, shit! Ale przypał! Dobra, tak nie robimy, czekajcie. No właśnie, to jest dobre pytanie, gdzie właściwie... No właśnie, ja nie mogę zbić tej szyby, moi drodzy, ja muszę się tu poruszać powoli. Tylko nie wiem, czy to jest biuro Nicoladzego, czy nie. To jest też problem. Ale wydaje mi się, że niżej, o widzicie, niżej są takie szyby bez tekstury. Czyli ewidentnie... O kurde, to jak... Czekajcie, mamy wytrych termiczny, nie? Nie mogę tego przypadkiem... Kurde, sam. Nie mogę tego wytrycha jakoś tutaj użyć? Nie ma opcji. Dobra, no sorry, nie miałem jak inaczej tego zrobić. Kurde, jeśli mnie ktoś usłyszał... Wiecie co, zgaśmy światło. Tak w razie czego. Dobra. Christ almighty. What do you have? Bad things. Keep transmitting. We need to see how this goes. What's going on? Corpses, refugee camps. They've had commandos at work in Azerbaijan for weeks. How the hell did we miss this? Keep transmitting. Alert! All men to full alert! We have an intruder in Nicolás's office! Wake up, you bastard! I want troops in there now! Gringo, sir. I've got three men about to breach Nicolás's office. Search for hostiles! Mnie tu nie ma. Ciekawe, czy to zadziała w ogóle. No, a panowie, pójdziecie sobie stąd? Fisher, we need the rest of the files from Nicolás's computer. This stuff is going straight to the president. He might be headed for military action and we're going to need airtight proof. Ponownie skorzystaj z komputera, dobra. Okej, okay, kurde, ale to była dobra akcja jak na filmie. Dokończ transfer danych. Dobra, i naprawdę podobnie po tym misja się zakończy, z tego co pamiętam. What exactly is going on? You wouldn't believe the numbers.
Nikoladze's been systematically murdering his way through Azerbaijan. And we didn't know about it. Nobody did. What does he want? You can watch the news later. Rendezvous with Junior Wilkes for extraction. Okej, teraz moi drodzy musimy się udać już do punktu ewakuacji. I ja muszę się tam udać do piwnicy, dobra. Zapiszmy sobie gierkę, bo powiem wam, nie pamiętam zupełnie gdzie my tu teraz jesteśmy. A, i oni te drzwi otworzyli, teraz możemy iść do piwnicy. Dobra, okej, dobre skrypty. Nie powiem, że nie. Dobra, mimo wszystko wolę tu nie biegać, bo nie wiadomo, czy tu jakiegoś żołnierza przypadkiem nie ma. Więc na spokojnie, mimo wszystko się poruszajmy. Okej, Wilkes chyba będzie właśnie już za tymi drzwiami, chociaż też aż tak dobrze nie pamiętam. Mimo wszystko, wiecie, czujność do końca, tak? Użyjmy sobie optyki. No, wydaje się czysto. Ale mówię, poruszajmy się powoli. Wydaje mi się, że właśnie musimy... O, shit. I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Do we have men on the rear stairwell? About to reach the stairwell, sir. Dobra. Okej, jest i Wilkes. Dobra, siema. O, pogadasz coś? What the hell did you find in there, man? Lambert's flipping out big time. What's he saying? That we're going to war. Dobra, no i moi drodzy, misja ukończona. O kurde, to była fajna misja, muszę przyznać, podobała mi się. Nawet chyba w miarę mi wyszła, tak powiedzmy, po cichu i tak dalej. Okej, to co, moi drodzy, zaraz lecimy sobie z kolejną misją. Tylko niech oczywiście zniknie ten ekran. Okej, Ministerstwo Obrony Gruzji, Tbilisi, Gruzja, 17 października 2004, 51 po północy. Informacje uzyskane z tajnych zasobów komputera prezydenta Nikoladzego pozwoliły odkryć prawdziwą skalę kampanii terroru rozpętanej w Azerbejdżanie. Oddziały gruzińskich komandosów, ukrywając swoje działanie za pomocą technik wojny informacyjnej, niemal całkowicie opanowały już terytorium sąsiedniego kraju, który obfituje w złoża ropy. Zdobyte informacje otwierają drogę do interwencji NATO na Kaukazie. Dobra. O, man, czy mi się zacięła gra? Halo? Co się stało? Georgian special forces have taken hold of villages scattered throughout Azerbaijan. Incredibly, Kombane Nikoladze appears to have been able to move thousands of troops across the border over a course of weeks, completely hidden from both local and international authorities through a high-tech... Number of Azerbaijani casualties are unknown, but early estimates number in the high... The freedom-loving people of the world cannot stand idly by and allow an act of such staggering inhumanity and scale. In their third day of fighting, US-led NATO troops took three more Azerbaijani villages occupied by Georgian special forces. US troops met only light resistance and suffered minimal casualties. The Georgian commando cells are becoming increasingly hard to locate as military intelligence suffers repeated... Kombane Nikoladze has vanished, along with his top military advisors. Speculation points to Nikoladze's fear of a war crimes tribunal as motivation. A two-minute webcast from locations unknown, Georgian President Kombane Nikoladze called America and its allies an army of scarecrows, declaring them helpless to defend themselves or their homeland. The precise nature of Nikoladze's threat, experts fear, could make itself known within... Okej, moi drodzy, jestem po cięciu. Tak, teraz mi granice skraszowały, jest w porządku. Platforma wiertnicza GFO, gruzińskie wody terytorialne, Morze Kaspijskie, 27 października 2004, 9.38. W ogóle te wszystkie cutscenki są takie bardzo na czasie, co... Przechwyć informacje oddziałów gruzińskich. Interwencja sił NATO i USA pozwoliła wyeliminować z terytorium Azerbejdżanu większość gruzińskich komandosów. W kraju pozostało jedynie kilka dobrze ukrytych oddziałów. Jeden z nich, znajdujący się na platformie wiertniczej na Morzu Kaspijskim, prowadzi za pośrednictwem bezpiecznej sieci ożywioną komunikację z Pałacem Prezydenckim w stolicy Gruzji. Fisher, we've uploaded your mission objectives. Grimstarter says the rig's encryption protocols are bulletproof, so we're gonna have to let one of Nikoladze's geeks log on before we get a chance at any intelligence. Why would they be holding onto this rig? It's not Nikoladze's smartest play. That's what got our attention. Nikoladze is sacrificing several cells to hold onto it, so whatever's coming over the network must be critical. Mission objectives on your opsat. Dobra, przekradnij się do rafinerii ropy, okej, zobaczmy jeszcze, śledź najemnika, technik... Aha, najpierw musimy przegrać, a później...
Okej, przez główny rurociąg, śledź najemnika, technika, jakieś uwagi? Za wszelką cenę unikaj kontaktu z najemnikiem, technikiem i jego ochroną. Jeśli twoja obecność zostanie wykryta, misja zakończy się niepowodzeniem. No dobra, to co moi kochani, walimy save'a, no i chyba lecimy do góry. Jeszcze raz przepraszam was za tego crasha, ale no cóż, wiecie, to jest jednak stara gra, więc tutaj, no musimy mieć tolerancję na takie błędy większą niż normalnie. Dobra, stara, ale jakże klimatyczna. Wow, co jest? O cholera. Właśnie, a propos tolerancji na błędy. Okej. I tak, my musimy iść właśnie po tym rurociągu. I zakładam, że muszę przejść jakoś tutaj. Okej. Sam, spokojnie. O! Dobra. Teraz się puśćmy. Nie, to... To mi za wiele chyba nie dało, że się puściłem, co? Chociaż tak... A nie, z drugiej strony mogę przejść tutaj. Dobra, okej. Dobra. Visual on hostile forces. We're blowing the bridge immediately. Repeat. Co ja mam zrobić tu w tym momencie? To jest dobre pytanie. Może, czekajcie, może po tym muszę zejść? I tu jakby tak, tutaj, ja pierniczę. Oho, widzę już tam strażnika jakiegoś w oddali, nie wiem czy wy też. Dobra. Zaraz to ogarniemy na spokojnie. Nie wiem niestety ile trwa odcinek, bo mi się nagranie przerwało, ale mam nadzieję, że nie przedłużę jakoś tu, nie wiem, półtorej godziny. Wiecie, ja się zawsze staram kontrolować ten czas, no bo szanuję wasz czas, tak? Czyli no nie chcę tutaj wam bardzo przedłużać, bo... Wiecie, te pół godziny wydaje mi się, że to jest takim standardem i tu mamy chyba Tyrolko, jeśli się nie mylę. Okej. Wow! Faktycznie wysadzili ten most. Ej, co jest? Serio? Come on! To był błąd gry. Nie, sam coś ty sobie poszło. Nie mogę z tej gry momentami. Czekajcie. O, halo! Panie, sam rybak, sam fisher. Proszę cię, dobra. Ej no, come on! Ej no, to jest jakiś błąd! Że ja nie przejdę dalej. Sam, proszę cię! Do cholery. Współpracuj! No nie! No jak ja tam wskoczyć w takim razie? Ej no, co jest? Może w ten sposób? O, w ten sposób zadziałało, okej. Dobra. Czekajcie, teraz chyba musimy przejść tędy, ale kurczę nie. Bad news, Fisher. Something got the military's attention. Oh boy. Bureau rig just got loaded single digits on NATO's strike list. Find yourself a technician and get that data. Time just got scarce. Mhm. Mamy coraz mniej czasu, dobra. Teraz pytanie, jak ja mam to rozegrać dalej? Myślicie, że ja muszę... Nie, tak nie. Dobra, wczytajmy to. A, to co ja w takim razie muszę zrobić? To jest dobre pytanie. No bo tam jakby już się nie wrócę. Aha, do rury, do środka. Ojej, no nic nie widać, dobra. Przez ten noktowizor nawet nic nie widać. Ja pierniczę, ciemno jak w dupie. Znaczy tu jest, wiecie, idziemy generalnie przez... Everybody look lively. Our computer technician is returning with the encryption key. I need two men to meet him at the docking station and escort him to the data hub. Let's get this finished quickly. We're a sitting duck out here. Okej, czyli no mają tam Gruzini jakiś problem. O, okej, śledź najemnika technika, dobra. Czekajcie, czyli tak, my przeszliśmy. Dobra, to ja sobie może walnę zapis, czekajcie jeszcze. Okej, śledź najemnika, dobra. Wybaczcie za nadmierną ilość zapisów, ale no widzicie, gra się crashuje często. Znaczy no ogólnie no, ma tendencję do crashowania, więc no muszę tutaj zapisywać jednak mimo wszystko w miarę tak regularnie. Wiecie, ja bym to przechodził bez autosave'ów, gdybym miał pewność, że gra mi się nigdy nie skraszuje, żeby było klimatyczniej, ale no, no cóż. Dobra. Nie mieliśmy nie wchodzić w kontakt z jego ochroną, to jest istotne. Dobra. Wydaje mi się, że musimy iść po tej drabinie tutaj. Ale gdzie ona nas właściwie zaprowadzi? Okej, na mosty. Ja na FPS-y tak w tej grze drastycznie spadają, się zastanawiam, o co chodzi właściwie z tym. Halo, sam. Jeden z... Osiedł, żeby nas nie wykryli. Dobra, i pamiętajmy, mieliśmy nie wchodzić z nimi w kontakt. To jest istotne, tylko tak się zastanawiam, jak ja mam stąd zejść? Kurde, gdzieś polazłem i... Nie mam pojęcia, co teraz. Jakby ja chyba w ogóle nie tutaj miałem iść, wiecie? Wait a minute, to gdzie ja w takim razie mam ruszać? Chyba, że... Nie,
Tu nie przejdę. Stąd wylazłem. Ej, nie, no come on, ewidentnie muszę iść tutaj. Nie ma innej drogi. Sam zejdziesz mi po tej rurze? Nie, on nie pójdzie na tą rurę, kurde. No to jest dobre pytanie, co ja mam zrobić dalej właśnie. Ojejku. Sam coś ty zrobił. Pierdziele. No widzicie, dlatego właśnie trzeba w tej grze często zapisywać, tak? Bo się odwali taka maniana i nie wiadomo co dalej. Dobra. Ej, na ile trwa ten odcinek? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że niedługo jeszcze. Chcę jeszcze pograć! Ale mówię, no zawsze jednak kontroluję ten czas, no bo mówię, szanuję wasz czas. Zdaję sobie sprawę też z tego, że nie każdy ma, wiecie, mnóstwo wolnego dnia i ma czas oglądania materiałów godzinnych na przykład, nie? Dlatego... to całe szczęście sam mi się zbugował, dzięki czemu, no, dzięki czemu się nie uszkodziłem. Ale muszę przyznać, irytują mnie takie rzeczy. Kurde, no sam, no możesz tam po prostu wejść. Noż, jaki to jest cieć? O, o, chwila, chwila. Tak, tylko co teraz? O! Dobra, tak to nie zadziała. To, naprawdę nie wiem, co ja mam teraz zrobić, bo sam i w ogóle nawet nie chcę wskoczyć tam na tą platformę, a co dopiero tam dalej przejść. Chyba, że muszę być wyżej? O, dobra, działa. Halo, tu jestem. Dobra, to był idiotyzm z mojej strony, sorry. Tylko teraz tak myślę właśnie, co ja mam zrobić, no. Nie, mi się wydaje, że ja powinienem iść po róże, no ale nie da się iść po róże. Kurde. Nie wiem, no do góry też nie wejdę. Jak tu przejść dalej? No nie mam pojęcia, naprawdę. Bo ja ani tutaj nic nie użyję. Kurde. Z tym nic nie zrobię. Dobra, tam ci mnie już nie usłyszą. Nie mam totalnie pomysłu w tym momencie, co mam zrobić. Serio, jakby jestem totalnie zgubiony. Kurde, no jak ja mam go śledzić, no? No muszę się jakoś dostać tutaj, 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 ale jak to zrobić? Tam ta rura prowadzi, no ale jak ja mam... Czekajcie, może ja muszę na tą rurę zeskoczyć stąd. O! Czyżby? Tak, mamy to, dobra. Oho, tylko teraz weź tu skocz. Czekajcie, ostrożnie. Wiecie co, muszę sobie walnąć tu zapis. Kurde. No jejku, no i to jest właśnie... Aj, to są te stare gry właśnie. Czekajcie. O! No sam, proszę cię. Ja pierdzielę, no nie mogę z tym chłopem, no. Kurczę. Nie, nie, nie. No goddammit, jak ja mam to zrobić? No nie wierzę, szlak mnie zaraz trafi. Czekajcie. Jakby, nie wiem, tutaj? Okej. O, i tu mi może... Tu jest szans... Super. No come on, no jak ja mam to ogarnąć? Kurde, no to jest jakiś posiblent, no. Teraz mi nawet shift nie zadziałał. No sam, no proszę cię, no wskocz mi tam. Co za durna pała, no. O! Nie! Fuck! Nie, jeśli ktoś wie, jak to zrobić, powiedzmy, normalnie, to jest koksem, naprawdę. Nie, no mi się wydaje, że musimy to tak zrobić, no. Dobra, F5. Zaciąłem się, super. Nie, no to jest possible, twoi drodzy. No ja pierdziu, no to o co tu chodzi? Może teraz na to? Nie. Kurde. Nie, nie wiesz. Dobra, ja tu zrobię może cięcie, ogarnę to sam, bo was będę tylko męczyć. Moi drodzy, słuchajcie, jestem tutaj. Udało mi się doskoczyć za, nie wiem, setnym razem, ale mam to.
Nie, ale jestem ciekaw, jak to trzeba było zrobić tak właściwie, powiedzmy. Bo kurczę, no widzicie, parkour mimo wszystko, jakby gra jest super, nie? Ale parkour jest jednak trochę drewniany. I nie wiem, jak ja bym miał to zrobić, serio. Mogę tutaj coś użyć? Niekoniecznie, dobra. Tylko ten cieć mnie zaraz zauważy. Nie no, jego muszę sprzątnąć, bo on tu chodzi tak dookoła. Relay alert from Philip Mas. We have incoming American warplane. On mnie zauważy zaraz. GPS shows you trailing dangerously behind Piotr. If you don't get closer, we're going to lose him. No ale jak niebezpiecznie blisko, no przecież spokojnie, no idę tylko za nim, tak? Oho. Jeszcze myśliwce lecą. Chyba odbiły w ostatniej chwili. Dobra. To lećmy na górę. Ciekawe, czy ja w ogóle powinienem tutaj być. Oho. Wow. O kurde. To mamy problem. That's our friends from the Air Force. Ground troops are imminent. We'll keep you updated. Aha, drzwi są zepsute. Tędy też nie przejdę. Drzwi zepsute, kurde. Wszystkie drzwi zepsute. Okej, właśnie z tego co pamiętam, ta misja jest o tyle właśnie ciekawa, że tu będziemy musieli się skradać podczas ostrzału. To jest ciekawe. Skradanie się na polu bitwy, nie? To jest dobre. A... O kurde! Dobra, nie mam wyjścia, no ich muszę eliminować. Mam od razu skojarzenia, powiem wam, z tym, z Metal Gear Solid, jak z czwartą częścią MGS-a, z pierwszym aktem. Dobra, ale mimo wszystko my musimy unikać wykrycia. Tędy zaśnie... Drzwi zepsute, no wszystkie drzwi mają zepsute. W tej bazie, kurczę. Dobra, lećmy dalej, kurde. Najgorsze, że nie mam pojęcia, ile trwa odcinek tu. Ale dobra, spokojnie. Na razie idźmy dalej. He! Wybuchowe materiały, nie wiem, czy ja chcę w to strzelić. Próbujemy? Ale dupło. Ale w sumie nic nam to nie przyniosło. Nie do końca o to mi chodziło. Okej, okay, mogę uruchomić to, ale co mi to dał? Oho. Spadamy, spadamy. Kurde, oni we dwójkę tu przychodzą. Aha! Ja po co te beczki miałem tutaj? Aj kurczę, dobra. Trochę to zrąbałem. Bo my, moi drodzy, musimy tą beczkę wysadzić w momencie, kiedy oni tu podejdą. Dobra. Uruchom obiekt. Okej. Jak oni tu podejdą, to dopiero wtedy tą beczkę muszę dupnąć. Chyba jak dobrze rozumiem. Zaraz zobaczymy. No, panowie, chodźcie. Dobra. O, skitrałem się bez przesady. Okej. Double kill? Double kill. Dobra, o to chodziło. Pięknie. Dobra, to akurat wiadomo, no możemy zabijać, nawet musimy. No bo tego wymaga od nas misja. Won't open. Unlock it, you nit. I did. I think it's broken. What's the hold up? It's this damn rig. Tędy nie przejdę. Pójdziemy bokiem, ale kto to mówił w ogóle? Ale że halo, ja nawet nie wiem, kto to, co to tam... Won't open. Unlock it, you nit. I did. I think it's broken. What's the hold up? It's this damn rig. Everything's... Never mind. We'll go around. Tędy nie pójdziemy. Dobra, co w ogóle tam ci chcą odwalić? No nie, jakoś idą tutaj. Oho, to nie było dobre tu się kitrać. Nie, ojen. Dobra, rest in pepperoni. Dobra, moi drodzy, słuchajcie.
W takim razie, myślę, że tu sobie odcinek zakończymy, bo tak jak mówię, nie mam pojęcia, ile on w ogóle trwa, więc myślę, że tu będzie dobry moment, a śledzeniem tego technika dalej zajmiemy się w odcinku następnym, także mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i widzimy się jutro w kolejnym odcinku ze Splinter Cella. Na razie!